Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Przystanek Kraków. Cześć! Witamy Was wszystkich w audycji Przystanek Kraków. Tutaj Karolina Juwa i Dorota Rdultowska. Właśnie w tym momencie celebrowany jest Dzień Bez Futra, który oficjalnie przypada jutro. Dzień Bez Futra obchodzimy 25 listopada już od 27 lat. I data ta nie jest przypadkowa, bo właśnie na przełomie listopada, grudnia na fermach futrzarskich dochodzi do uboju. Okazuje się, że w samej Polsce co roku ginie około 8 milionów zwierzaków. Coraz więcej organizacji ekologicznych i fundacji non-profit angażuje się w ten problem. Właśnie jedną z takich organizacji jest Stowarzyszenie Otwarte Klatki, które powstało w 2012 roku po to, by zapobiegać cierpieniu zwierząt. To właśnie oni są organizatorami m.in. Krakowskiego Dnia Bez Futra. O tym wszystkim opowie nam pani Marta Korzeniak z krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Otwarte Klatki. Zdecydowanie żyjemy w takich czasach, w których futro naturalne nie jest już potrzebne i jest w cudzysłowie dobrem luksusowym. Nie ma żadnej logicznej, sensownej podstawy ku temu, żeby zwierzęta na futro hodować, zwłaszcza w takim klimacie, w jakim żyjemy. Więc tak naprawdę hodowla zwierząt na futro obecnie to jest jedynie zysk wąskiego grona osób, które bogacą się na tym, że miliony zwierząt każdego roku cierpią i zabijane są na futro. A w jaki sposób zabijane są zwierzęta na futro? To zależy od gatunku zwierzęcia. Norki amerykańskie są gazowane, natomiast lisy są zabijane poprzez porażenie prądem. Jedną elektrodę wkłada się do pyska zwierzęcia, drugą do odbytu po to, żeby zamknąć obwód. No i w ten sposób zwierzęta są rażone prądem i zabijane. To obecnie hoduje się około 6 milionów zwierząt. Ta liczba z roku na rok trochę się zmienia z tego względu, że fermy stopniowo się zamykają na szczęście. Natomiast faktycznie Polska jest zdecydowanym liderem, jak chodzi o hodowlę zwierząt na futro. W Europie. Wcześniej była to Dania, natomiast po tym, jak na fermach norek zaczął pojawiać się SARS-CoV-2, w Danii wszystkie norki zostały zabite. W tym momencie hodowla zwierząt na futro jest tam zawieszona, więc rzeczywiście teraz Polska jest liderem na tym niechlubnym podium. Rzeczywistość zwierząt hodowanych na futro jest bardzo przykra. Zwierzęta rodzą się na wiosnę, zabijane są na zimę, czyli właśnie teraz jest taki okres na przełomie listopada i grudnia, kiedy dokonuje się uboju. Na fermie żyją zwierzęta należące do tak zwanego stada podstawowego, które są wykorzystywane do rozrodu zwierząt. One żyją trochę dłużej, nie są zabijane przy kolejnym uboju, tylko są na przykład kilka lat trzymane, dopóki jeszcze są w stanie reprodukować się dalej. No ale cała pozostała część, zdecydowana większość zwierząt jest zabijana właśnie w tym okresie jesienno-zimowym. Zwierzęta całe życie spędzają w ciasnych metalowych klatkach bez stałego podłoża. Tutaj zarówno norki, jak i lisy, czy jenoty, czy szynszyle. Tutaj te rozmiary klatek się trochę różnią, natomiast sama klatka jest zawsze metalowa, jest zawsze ciasna. Teoretycznie powinny mieć zabezpieczenie przed warunkami atmosferycznymi. Wielokrotnie obserwowaliśmy podczas naszych śledztw i interwencji, że nie zawsze tak jest. No i zwierzęta spędzają w tej klatce całe swoje życie, nigdy jej nie opuszczają. Jedyny moment, w którym je opuszczają, to albo jak są młode, oddzielane od matek, albo później dopiero już, kiedy są zabierane na ubój. No i oczywiście klatka, możemy sobie wyobrazić, zwierzęta hodowane na futro to są zwierzęta dzikie. Tutaj często pada argument, że hodowla zwierząt na futro trwa już tam ponad 100 lat, więc to już nie są takie dzikie zwierzęta, że one są trochę udomowione, natomiast widzimy, że to jest po prostu nieprawda. To widać nie tylko po zachowaniu samych zwierząt, ale też zachowaniu pracowników, którzy obchodząc się z tymi zwierzętami używają grubych, skórzanych rękawic po to, żeby zabezpieczyć się przed ugryzieniami, używają chwytaków, na przykład łapiąc lisy, więc widzimy, że nawet to obchodzenie się ze zwierzętami jest takie mocno zachowawcze. Klatki umożliwiają zwierzętom realizację swoich naturalnych potrzeb, bo takich podstawowych jak ruch, zabawa, eksploracja otoczenia, ale też takich bardzo specyficznych dla danego gatunku. Zresztą widzimy to też po zwierzętach uratowanych. Lisek Maciek, którego uratowaliśmy w 2019 roku z fermy lisów w Karskach, jest świetnym przykładem na to, że pomimo tego, że w wyniku zaniedbań hodowcy stracił jedną łapę, to wciąż kopie dziury przy każdej możliwej okazji i udowadnia, że to jest po prostu naturalne zachowanie lisie. Nawet lisa, który urodził się w niewoli i nigdy tego zachowania nie widział u innych zwierząt. Tu jest cała masa chorób i takich urazów, na jakie narażone są zwierzęta.
Jak chodzi o fizyczne, no to są takie najbardziej podstawowe, jak urazy łap, związane z tym, że zwierzęta nie mają stałego podłoża w klatce, świerzb, choroby dziąseł, oczu, tak zwane nadziąślaki u lisów, to jest dosyć częste schorzenie, łatwo je zaobserwować, bo zwierzęta po prostu mają takie guzy na dziąsłach, co oczywiście utrudnia im jedzenie i normalne funkcjonowanie. Oprócz tego oczywiście są pogryzienia, kanibalizm, to też wielokrotnie dokumentowaliśmy. No ale trzeba też pamiętać o tych problemach psychicznych, które trochę łatwiej zbagatelizować, natomiast są równie ważne, czyli na przykład stereotypia, czyli powtarzanie bezsensowne jednego ruchu w kółko, czyli jeżeli widzimy, że zwierzę kręci się dookoła bez większego celu albo odbija się od ścian klatki, to są wszystko takie zachowania właśnie stereotypowe, no i są objawem problemów psychicznych. W drugą stronę możemy zaobserwować też apatię u zwierząt, zarówno u norek, jak i u lisów. No i agresja, autoagresja. Zwierzęta robią sobie krzywdę, robią krzywdę innym zwierzętom. No tutaj to niestety to jest taki standard. Nie są to jakieś takie wyjątkowe sytuacje, tylko to jest po prostu coś, co jest wpisane w hodowlę zwierząt na futro. Pani Marta Korzeniak z Otwartych Klatek przybliżyła nam realia, jakie panują na fermach futrzarskich oraz to, jak okrutnie traktowane są zwierzęta na futro. A teraz pora dowiedzieć się, co z tym futrem. Warto je nosić, czy nie? Kiedyś, jeszcze parę lat temu, dosyć łatwo było nawet przez sam dotyk rozróżnić te futra. Futro naturalne było bardziej takie miękkie w dotyku. Natomiast w tym momencie futra sztuczne są tak dobrej jakości, że bardzo ciężko jest tylko wizualnie czy dotykowo je rozróżnić. Dlatego jeżeli chcemy się upewnić, że futro, które kupujemy, jest sztuczne, no to na pewno warto po pierwsze robić zakupy w sklepach, które dołączyły do programu Sklepy Wolne od Futer. To jest taka międzynarodowa inicjatywa. Po angielsku to się nazywa Fair Free Retailer. Po polsku mamy edycję Sklepy Wolne od Futer, którą właśnie koordynujemy my w Otwartych Klatkach. I to jest taki program, do którego dołączają wszystkie sklepy, które deklarują wycofanie, rezygnację lub po prostu, że nigdy nie będą miały futer zwierzęcych w swoich kolekcjach. Tych firm globalnie jest już ponad 1500, które dołączyły do programu. No i to są zarówno największe marki, giganci mody, jak i nasze rodzime polskie firmy. Także w pierwszej kolejności po prostu szukałabym wybranego sklepu na tej liście. Lista wszystkich sklepów jest dostępna właśnie na stronie fairfreeretailer.com. I tutaj też nie warto sugerować się ceną, bo te futra często wracają właśnie w postaci takich pomponów przy czapce, oprzyć płaszcza, oprzyć kurtki. To nie są duże elementy, więc ta cena też nie jest jakaś tak drastycznie wyższa. Więc czasami nawet właśnie przez przypadek możemy się naciąć na to, że kupimy futro prawdziwe, a myśleliśmy, że to sztuczne, dlatego zawsze warto się upewnić u sprzedawcy. Jeśli sprzedawca nie jest pewny albo sprzedawczyni nie jest pewna, no to po prostu radziłabym zrezygnować z tego konkretnie zakupu, jeżeli nie ma takiej pewności. Powstają też futra z naturalnych alternatyw. Projektanci z Ukrainy opracowali futro z konopi, więc to jest też nowość w tym przemyśle. Natomiast tutaj myślę, że też warto podkreślić, że z tą nieekologicznością futra sztucznego to nie jest do końca tak, jak też się słyszy, ponieważ warto, jeśli mówimy o czymś, czy coś jest ekologiczne, czy nie, to warto wziąć pod uwagę cały mechanizm, cały proces produkcji danego produktu. I w przypadku futra naturalnego, produkcja jednego futra naturalnego pochłania nawet do 66 razy więcej energii niż produkcja syntetycznego futra. Ten ślad węglowy jest kilkadziesiąt razy większy przy produkcji futra naturalnego niż jego sztucznego odpowiednika. Co więcej, futra też są stabilizowane środkami chemicznymi, takimi jak formaldehyd, chrom, jakieś oleje ropopochodne. I te substancje też są zarówno niebezpieczne dla środowiska, jak i w ogóle dla zdrowia człowieka, który później takie futro nosi, ale też, który pracuje w ogóle właśnie przy stabilizacji tych futer. Podobnie jest właśnie z farbiarniami, które są uznawane za jednych z największych trucicieli środowiska, ponieważ wprowadzają duże ilości ścieków i emitują bardzo dużo chemicznych oparów. Zagrożenie, jakie widzę w takim noszeniu naturalnych futer, jest takie, że wciąż normalizujemy, że noszenie futer zwierzęcych jest okej. Okay. Jeżeli ktoś ma takie futro, a niekoniecznie chce w nim chodzić, to też warto jest poszukać różnych inicjatyw, które nie wiem akurat, czy w Polsce, czy w Europie takie są, natomiast widziałam kiedyś taką inicjatywę w Australii, gdzie można było właśnie wysyłać futra naturalne do jakiegoś ośrodka zajmującego się rehabilitacją dzikich zwierząt i te futra po prostu były używane jako
docieplenie tym zwierzętom kojców, bo to były jakieś takie właśnie młode zwierzęta, które jeszcze nie miały futra, gdzieś tam marzły, no i to miało posłużyć właśnie pomocy tym pozostałym zwierzętom. Przypominamy, że Otwarte Klatki to organizacja pozarządowa, a też co za tym idzie, potrzebująca wolontariuszy. Dlatego jeżeli chcecie wesprzeć Otwarte Klatki albo dowiedzieć się, czym zajmuje się wolontariusz, to koniecznie zostańcie z nami. Kto może zostać takim wolontariuszem? Jakie cechy powinna taka osoba wykazywać? Czy może każdy może takim wolontariuszem zostać? Trzeba mieć dużą chęć samorozwoju. W Otwartych Klatkach nie trzeba mieć na starcie jakichś wielkich umiejętności, natomiast na pewno trzeba chcieć się rozwijać, ponieważ cały czas mamy przed sobą różne nowe wyzwania i cały czas się rozwijamy i uczymy, jak radzić sobie w nowych sytuacjach, więc na pewno to. Powiedziałabym też, że taka proaktywność, to znaczy chęć udziału w różnych projektach, aktywność na spotkaniach, na różnego rodzaju wydarzeniach. Też szacunek po prostu dla innych osób. Mamy w Otwartych Klatkach bardzo różne osoby. Zresztą też staramy się tą różnorodność u nas gdzieś sprawdzać w takich ankietach, które robimy każdego roku. Więc na pewno trzeba też mieć dużo szacunku i takiego zrozumienia dla innych osób. Natomiast jak chodzi o takie jakieś twarde umiejętności, no to wiadomo, że są przydatne. Tutaj też jest bardzo taki szeroki zakres od umiejętności związanych z prowadzeniem mediów społecznościowych, marketing, komunikacja z mediami, montowanie filmów, nagrywanie podcastów, pisanie na przykład postów na bloga, tłumaczenia z angielskiego, rosyjskiego. Tu jest cały wachlarz rzeczy, które można robić. Natomiast też wielu rzeczy się można nauczyć, tylko po prostu bardziej trzeba mieć to takie nastawienie nastawione na rozwój, no i na pomoc zwierzętom. Bezpośrednio no to można nas wspierać właśnie między innymi dołączając do naszego wolontariatu, czy rekrutując się na jakieś stanowisko, w tym momencie to jest rekrutacja na stanowisko filmowe, więc też jeśli ktoś jest zainteresowany, to wszystkie szczegóły są na naszej stronie. Natomiast oprócz tego darowizny są na pewno bardzo cenne, zwłaszcza stałe darowizny. Można dołączyć do klubu Otwartych Klatek. To jest właśnie taka społeczność osób, które wspierają nas stałymi darowiznami. No bo jako organizacja pozarządowa na tych darowiznach opierają się nasze działania, więc dzięki nim możemy skutecznie działać. Oprócz tego udział w naszych wydarzeniach, zarówno właśnie takich lokalnych, jak na przykład różne benefity typu tatuaże zamiast futra, kawa dla zwierzaka, weganmania itd., itd. Udział w takich wydarzeniach też bardzo nam pomaga, ale też w takich większych wydarzeniach, jak organizujemy na przykład demonstrację większą, ogólnopolską, no to też zawsze zapraszamy i zachęcamy do udziału w takich większych akcjach. No a tak bardziej pośrednio, to może nie jest takie wsparcie konkretnie nas, tylko bardziej wsparcie zwierząt. To jest głosowanie na polityków, którzy wspierają pozytywne zmiany dla zwierząt. Tak naprawdę wszystkie takie najważniejsze zmiany to są te zmiany legislacyjne, no a zmiany legislacyjne zależą od polityków, więc tutaj po prostu wybieranie tych osób, które rzeczywiście dbają o te pozytywne zmiany, też w takiej dłuższej perspektywie jest bardzo pomocna. Bardzo dziękujemy pani Marcie Korzeniak za niezwykle ciekawą rozmowę. Mamy nadzieję, że każdego z nas skłoni ona do refleksji nad cierpieniem zwierząt hodowanych na futro. I być może będzie to zachęta do wspierania inicjatyw Otwartych Klatek, a przecież można to robić bez wychodzenia z domu, bo wystarczy wejść na ich stronę internetową i tam podpisać petycję pod interesującymi nas kampaniami, chociażby właśnie petycję przeciw hodowli zwierząt na futro.